Ten zawodnik, który był faulowany, więc Łukasz Garguła, spory ruch w polu karnym, piąskuje z apela na 25, 30 metr. Od razu Kamil Wacławczyk powalczył z rywalem, nie było przewinienia. Teraz świetna kontra, potrzebne jest podanie, Mateusz Mak. Mak sam na sam, Mak, zabrakło precyzji, ale jeszcze nie koniec. Buzała, wykłada piłkę do partnera, Wróbel, ale pięknie uderzył, jest 2-0 dla Bełchatowa. Oj, nieprawdopodobny gol Tomasza Wróbla, zewnętrzną częścią stopy, naprawdę zewniakiem. Dawno takiej bramki w naszej ekstraklasie nie widziałem, z pełnym luzem, swobodą, jak na treningu tutaj Wróbel skierował tą piłkę prawie w samo okienko. No piękna, piękny kontratak, błąd tutaj Wisły na środku, o piłkę popatrzył Wacławczyk, piłkarze GKS-u Bohatów. Zobaczymy tu stały fragment Garguła, piąstkowanie z apeli. I Wacławczyk to jest ten moment. Zrobił, tak, to jest ten moment. Robotę. Tak, tutaj jest ten moment, już teraz nie pamiętam, który to piłkarz Wisły Kraków, ale Wacławczyk tutaj świetnie się zastawił. Jak widzimy, sam na sam Mateusz Mak, brakło mu szczęścia, też próbował zewnętrzną częścią stopy. Tutaj jeszcze na podeszwie dosyć swobodnie operował piłką. Widzimy Buzała, no ale ten strzał, palce lizać, naprawdę stadiony świata. Jeszcze zobaczymy to w powtórce. No idealnie, no bez bramkarz bez szans w tej sytuacji. Wszystko kontrolował Paweł Buzała, przepraszam, Tomasz Wróbel. Świetnie uderzył, a